Ojcowie wasi jas ją nazywali. Drodzy bracia i siostry, tak pisał do polskich biskupów po odzyskaniu wolności 5 lat po II wojnie światowej papież Pius XII. My dziś z polskimi rolnikami również, jak co roku, zwracamy nasze oczy ku górze jasnej i dziękujemy Bogu za tegoroczne plony. Pięknym zwyczajem starostowie Dożynek, państwo Karolina i Dominik Klarakowie z dziećmi Oliwią, Zofią i Konradem, asyście księdza Pawła Dorowskiego przekazują chleby dożynkowe. Przekazują je najpierw na ręce pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Również chleby dożynkowe w imieniu nas wszystkich przekażą głównemu sekretarzowi, księdzu arcybiskupowi metropolicie krakowskiemu Markowi Jędzaszewskiemu, księżom biskupom konserwującym, ojcu przyorowi Jasnej Góry oraz ojcu generałowi naszego polskiego zachodu, ojcu Arnoldowi Krakowskiemu. Słowo pozdrowienia do rolników skieruje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Bóg wam zapłać za ten chleb, owoc polskiej ziemi, ale przede wszystkim potu i pracy, trudu polskiego rolnika. Niech będzie zielony sprawiedliwie i niech go nikomu nie zabraknie. Szanowni Państwo, nie wyobrażałem sobie, że w tym dniu, w dniu dożynek jasnogórskich, w dniu spotkania polskich rolników, zwykłych ludzi tutaj na Jasnej Górze, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mogłoby zabraknąć prezydenta. Dziękuję za to kolejne zaproszenie. Na to wielkie i wspaniałe spotkanie z wami, spotkanie, żeby razem w imieniu nie tylko ludzi polskiej wsi, ludzi ciężkiej pracy na roli, ale całego narodu podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za tegoroczny plon. Za to wszystko, co mimo tylu trudów i przeciwności udało się uzyskać, wydobyć z naszej ziemi dla dobra naszego społeczeństwa, dla dobra Rzeczypospolitej, dla dobra nas wszystkich. Ale to szczególny czas, to stulecie odzyskania niepodległości, kiedy patrzymy na Polskę w tej jakże dalekiej perspektywie. Patrzymy na nią i patrzymy na siebie. Ludzi cieszących się dzisiaj wolnością, mogących się swobodnie modlić, tu na Jasnej Górze przemieszczać, mówić swoim językiem, podróżować, cieszyć się wolnością w każdym tego słowa znaczeniu. Oczywiście chodzi mi przede wszystkim o tą wolność mądrą, zgodną
z naszą tradycją, tak mocno zaszczepioną w naszych sercach. To właśnie przede wszystkim polscy chłopi byli tymi, którzy o tą wolność przez to stulecie tak silnie dbali i bardzo często przelewali za nią krew. Dlatego wasza obecność tutaj dziś jest tak ważna i tak znacząca. To przecież oni zasilili polskie wojsko zaraz, kiedy ono się odrodziło, jeszcze w czasie I wojny światowej, kiedy formowały się legiony. Obok inteligentów byli także zwykli chłopcy z polskich wiosek. To oni stworzyli milionową armię, która na wezwanie jednego z ojców naszej niepodległości, Wincentego Witosa, stanęła w obronie Rzeczypospolitej w 1920 roku, kiedy zagrażała nam czerwona nawała, czerwona zaraza. Kiedy szli na nas ci, którzy chcieli nam odebrać naszą wiarę, naszą wolność, naszego Pana Boga, naszą Matkę Najświętszą, wszystko to, co od wieków dla nas tak niezwykle ważne. To właśnie ci sami młodzi chłopcy stawali potem w obronie Polski w 1939 roku. To oni walczyli w podziemiu przez całą okupację w Armii Krajowej, w batalionach chłopskich. Krwawili się, nigdy się nie wahali, czy warto iść, umierać i ryzykować życie za ojczyznę. Miałem wczoraj niezwykle zaszczytne dla mnie spotkanie z polskimi weteranami przy grobie nieznanego żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zebrali się tam weterani, którzy przybyli na zjazd weteranów walczących o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, weteranów mieszkających dzisiaj na całym świecie. I patrzyłem na tych przede wszystkim chłopskich synów, którym Polska, cały nasz naród i ja tyle zawdzięczam. Wielu z nich to byli ci, którzy po 1945 roku nie wrócili do pługa. Nie wrócili, bo uważali, że Polska nie jest prawdziwie wolna, że nie jest prawdziwie niepodległa. Pozostali w tej podziemnej armii, którą dzisiaj nazywamy Armią Żołnierzy Niezłomnych. Bardzo wielu z nich było torturowanych, masakrowanych. Bardzo wielu z nich straciło życie. Zawsze za to samo. Za wolną Polskę, za nasze wartości, za rodzinę, za ziemię, za wiarę, za ojcowiznę. Ta właśnie ojcowizna była jednym z tych elementów, które obok walki uratowały nas, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną. Ojcowizna, której polski rolnik nigdy nie chciał oddać. I dlatego właśnie nie udało się Polski skolektywizować. Dzięki żelaznemu oporowi polskich rolników. To ci sami rolnicy i ich synowie. Później, kiedy nastąpił zryw wolności 80 roku, stworzyli Solidarność Rolników Indywidualnych. I myślę, że wtedy komuniści już wiedzieli, że sprawa jest przegrana. Bo jeżeli polska wieś dołączyła się do protestu inteligencji i robotników, to oznacza, że cała Polska stanęła przeciwko nim. I to właśnie dlatego, że ten ruch był powszechny i obejmował wszystkich w równym i jednakowym stopniu. Zwyciężyliśmy i dzisiaj Polska jest suwerenna, wolna i niepodległa. I dzisiaj rzeczywiście sami stanowimy o sobie. I niech nikt nie waży się nic tego nam dyktować, mówić nam, co możemy, a co nie możemy, co nam wolno, a co nam nie wolno. Bo my sami decydujemy o sobie. To my decydujemy,
tu w naszym kraju, co jest sprawiedliwe i co jest niesprawiedliwe i co wymaga zmiany, a co może pozostać. Wiecie, szanowni państwo, cały czas zmagamy się z różnymi trudnościami, w szczególności praca na roli ma to do siebie, że jest uzależniona także od kaprysów natury, od pogody. Również i w tym roku, w tym sezonie zmagamy się z suszą. Dotknęła ona wielu rolników. Może w większym niż spodziewaliśmy się stopniu dotknął nas przede wszystkim swoim zasięgiem afrykański pomór świń i wiele innych problemów, z którymi dzisiaj zmaga się polskie rolnictwo. Ale chcę państwa z tego miejsca zapewnić, że prezydent Rzeczypospolitej wraz z ministrem rolnictwa ma państwa sprawy każdego dnia na względzie. Że jest naszą wielką troską to, żeby polski rolnik mógł pracować spokojnie, jak najlepiej, jak najwydajniej. Żeby uzyskiwał jak najlepsze rezultaty i żeby jego rodzina mogła żyć nie tylko godnie, ale przede wszystkim na jak najwyższym poziomie. Żeby na polskiej wsi dostępne były te same dobra i kultury, i komunikacji, i dostępu do codziennej możliwości edukacji i innych form rozwoju, takie same jak dotyczą ludzi z terenów miejskich czy podmiejskich. To niezwykle ważny element tego, co ja z taką wielką siłą akcentuję. Chcę dla Polski zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza, że polska wieś będzie traktowana co najmniej tak samo dobrze jak miasto. A ponieważ przez lata była traktowana gorzej, w związku z czym dzisiaj wymaga większej troski. I tego jestem pewien. Szanowni państwo, chciałem podziękować wam wszystkim z całego serca, bo na przestrzeni ostatnich lat udział produktów rolnych w polskim eksporcie zwiększył się 3-krotnie. To obecnie 1/3 całego polskiego eksportu. Zapewniam, że cały czas walczymy o to, aby dla polskich rolników otwierać nowe rynki zbytu, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, gdzie ten potencjał potencjalnych konsumentów jest gigantyczny. Wierzę w to, że uda nam się zrealizować to wielkie zadanie, bo nie wątpię w to, że będziecie państwo w stanie również mu podołać, jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne. Chciałem z całego serca podziękować za ten kolejny rok ciężkiej pracy na roli. Chciałem oddać wam wszystkim głęboki pokłon. Wam, waszym rodzinom, waszym ojcom za te 100 lat niepodległości i za waszą niezłomność w staniu przy polskiej ziemi, w staniu przy naszej wierze, przy naszej wielkiej tradycji, którą przechowujecie z pokolenia na pokolenie i to właśnie dzięki wam Polska jest wolna, niepodległa i suwerenna. Szczęść Boże polskiej wsi! Szczęść Boże Rzeczypospolitej Polskiej! Niech Pan pochwala wszystkich swojej opieki. Również słowo pozwolenia do rolników skieruje minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Jan Krzysztof Ardanowski. Dobrze, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Że tak jak co roku tu u stóp pani Jasnogórskiej, tej danej ku obronie narodu polskiego, powierzamy Bogu nasze radości i nasze troski. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi i za pomoc, jakiej udziela polskiej wsi i mnie osobiście, ale również za to, że w roku stulecia odzyskania niepodległości tak mocno podniósł rolę polskiej wsi, polskich chłopów w odzyskaniu tej niepodległości i jej utrzymaniu. To przecież na wezwanie przywódcy polskich chłopów Wincentego Witosa setki tysięcy mężczyzn ze wsi wspieranych przez mądre polskie kobiety, tych, które mężom, braciom, synom mówiły, że trzeba iść bronić ojczyzny,
to dzięki tym ludziom również stał się wschód i obroniliśmy i Polskę, i Europę przed bolszewickim najazdem. To polscy chłopi walczyli w wojnie obronnej 1939 roku. Walczyli w Armii Krajowej, w batalionach. To również polscy chłopi byli bardzo często żołnierzami niezłomnymi. Ich kości są rozproszone gdzieś na naszych polach, w naszych lasach. I tylko Biały Krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. To polscy chłopi nie godzili się na komunistyczny dyktat i zniewolenie wsi. Nie godzili się na kolektywizację. Nie godzili się na obowiązkowe dostawy, które rujnowały polską wieś. To polscy chłopi tworzyli komitety samoobrony chłopskiej, których 40-lecie w tym roku obchodzimy. To polscy chłopi tworzyli Solidarność. Wolna, niepodległa Polska wiele, wiele im zawdzięcza. Owszem, byli również i tacy, którzy idei Witosa i po 1947 roku Mikołajczyka się sprzeniewierzyli, którzy zdradzili etos tych przywódców chłopów nawołujących do obrony ojczyzny, którzy w 20 roku z otwartymi rękoma witali bolszewików, którzy współpracowali jako akolici, de facto komuniści przebrani w zielone ubrania, wspierali komunistów po wojnie, po sfałszowanych wyborach 1947 roku. Ale o tych historiach nie będzie pamiętać. A o naszych chłopskich bohaterach pamięć będzie wieczna. Chcę również powiedzieć kilka słów o tym, co w tej chwili jest również naszą bolączką. To wspomniana przez pana prezydenta i masywna choroba zwierzęca, afrykański pomór. Ale podejmujemy działania, które nie tylko pozwolą z tą chorobą walczyć, ale pozwolą ją skutecznie wyeliminować. Bardzo dziękuję mojemu zastępcy, sekretarzowi stanu Szymonowi Niżyńskiemu, który podjął się koordynowania wszystkich działań, które mają wyeliminować tę chorobę z Polski. W części Polski wystąpiła poważna susza w tym roku. Czekamy, ale wydaje się, że to oczekiwanie musi mieć swoje granice, na protokoły szacowań ze wszystkich gmin, które zdeklarowały się takie szacowania przeprowadzić. Niestety na razie spłynęły z około 1/3 gmin w Polsce, kiedy już w wielu regionach Polski jest dawno po żniwach. To co w tej chwili jest szacowane? Podorywka? Korzenie w ziemi? Apeluję o to, żeby te protokoły spływały do wojewodów, byśmy mogli rozpocząć skuteczną pomoc finansową dla rolników. Nie czekając jednak na te protokoły, podjąłem decyzję, żeby od 14 września rolnicy mogli składać wnioski o pomoc suszową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszych dniach niech składają wnioski ci najbardziej doświadczeni, których straty wynoszą 70% i więcej. W kolejnych dniach będą to kolejne grupy rolników. Od połowy października będziemy wypłacali zaliczki dopłat bezpośrednich, niewystępującej wcześniej wysokości. Od połowy października, od 16 października do końca listopada, czyli do końca okresu, kiedy wypłacamy zaliczki, będzie wypłacone około 11 miliardów złotych po to, żeby utrzymać płynność finansową gospodarstw, żeby można finansować bieżące wydatki. Przygotowaliśmy również, tu chcę podziękować bardzo mocno panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jego wsparcie otwiera wiele drzwi. Przygotowaliśmy plan dla wsi, który ma być zarówno pomocą doraźną, bieżącą, zmniejszeniu kosztów w rolnictwie, między innymi istotne zwiększenie zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym, zarówno przy uprawie pól, ale również dla tych, którzy zużywają tego paliwa bardzo dużo w produkcji zwierzęcej. Chcemy również rozszerzyć, i tym się będzie zajmował Sejm, na pierwszych posiedzeniach zaraz po wakacjach, za kilka dni,
Na kolejnych posiedzeniach będą kolejne osłony planu dla wsi, kolejne ustawy będą procedowane w Sejmie. Rozszerzamy możliwość sprzedaży bezpośredniej rolniczego handlu detalicznego, tak żeby rolnicy również z mniejszych gospodarstw mogli sprzedawać nie do kolejnych pośredników, którzy uzyskują swoje korzyści, nie pamiętając o tym, że najbardziej napracowali się rolnicy. Chcemy odwrócić złą tendencję w początku lat transformacji, kiedy sprzedano, często za bezcen, sprzedano polskie zakłady przetwórcze, owocowo-warzywne i inne. Tworzymy narodową grupę spożywczą w charakterze holdingu z tego, co jeszcze pozostało. Niestety z tych resztek majątku narodowego, które można wykorzystać, którego można wykorzystać do wsparcia rolnictwa. Chcemy stabilizować rynki, by nie było sytuacji, kiedy to skupujący narzucają upokarzające ceny dla rolników. Chcemy przywrócić rolnictwo w górach, bo tam jest trudniej, ale jeżeli nie będzie rolnictwa w górach, to i turyści tam nie przyjadą. Tworzymy politykę górską. Chcemy, proszę Państwa, stopniowo uniezależnić Polskę od importu białka sojowego z różnych kierunków świata, bo przecież te miliardy wydawane na śrutę sojową powinny zostać w Polsce, powinny być dochodami polskich, a nie amerykańskich rolników. Chcemy, by polska żywność, ta znakomita, którą się szczycimy, która jest wielkim naszym atutem, żeby ta żywność stała się symbolem całej polskiej żywności, żeby była również polskim znakiem rozpoznawczym na świecie. Dzięki tej żywności uzyskujemy również duże dochody z eksportu, ale chodzi również o to, i skuteczne działania zostały podjęte, by polską żywność przywrócić polskim konsumentom. By ci wszyscy, którzy chcą zdrowo i bezpiecznie żywić swoich najbliższych, swoje rodziny w Polsce, mieli tej żywności pod dostatkiem. Żeby nie było sytuacji, gdzie wielkie sieci handlowe są kanałami importu żywności często nędznej jakości, która udaje żywność polską, bo jest przepakowywana. Chcemy wykorzystać potencjał produkcyjny polskiej wsi. Nie dusić, ale go rozwijać, bo żywność jest potrzebna światu. Żywność jest potrzebna głodującym. Również musimy zacząć szanować żywność. Ogromne marnotrawstwo żywności musi się skończyć. To wszystko są cele nieodległe. To są cele, które podejmujemy już niezwłocznie. Plan dla wsi rządu premiera Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości jest realizowany. Tam, gdzie będą potrzebne decyzje parlamentu, będą w najbliższych posiedzeniach Sejmu procedowane. Chcemy również nie tylko co roku martwić się o skutki zjawisk meteorologicznych, ale podjąć skuteczne działania, zdaję sobie sprawę, to będą działania długotrwałe, by odwrócić zaniedbania kilkudziesięciu lat w gospodarce wodnej, trwonienia tego daru Bożego, jakim jest woda. Chcemy wprowadzić programy retencji wód, zatrzymania tej wody do celów komunalnych, przemysłowych, rekreacyjnych, ale również do nawodnień rolniczych. Chcemy takie systemy wspierać. Tu jest determinacja rządu, wielu ministrów będzie w to zaangażowanych, nie tylko minister rolnictwa. Proszę Państwa, idzie dobry czas dla polskiego rolnictwa. Polskie rolnictwo jest jeszcze bardziej, będzie silnym elementem rozwoju polskiej gospodarki. Będzie często tym kołem, które poruszy inne sektory, dostarczając im również surowców. Rozszerzamy możliwości eksportowe. Za kilka miesięcy do wielu stolic świata, gdzie mamy możliwości zwiększania eksportu, będą udawali się radcy rolni, po to, żeby małym i średnim firmom rolniczym pomagać w dotarciu do Indii, Afryki Południowej, krajów Zatoki,
Dalekiego Wschodu, Północnej Afryki i wielu, wielu innych kierunków, gdzie możemy i powinniśmy również eksportować naszą żywność. Bardzo się cieszę, ale również jestem świadomy ciążących na mnie obowiązków. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem tutaj być. Proszę i apeluję do wszystkich, którzy dobrze życzą polskiemu rolnictwu, którzy dobrze życzą naszej ojczyźnie o wsparcie, o to, byśmy wspólnie razem budowali to dobre, nowoczesne, ale silnie zakorzenione również w polskiej tradycji rolnictwo. Polacy takiej wsi, takiego rolnictwa oczekują.